co się dzieje? Weźcie, dojechaliśmy. Tutaj obok jest ta Biedronka. Może mi zaraz napadać. No, widzę. Jechaliśmy całą noc. Bez mojej zmiany. A ty cały czas tu stałeś. Wiesz, jakie to było denerwujące? W ogóle nie mogłem się skupić na drodze. No, spowodowaliśmy trzy wypadki. Co? Kto to już tam walić? No to jakim cudem to auto przetrwało? Bo byłem tak śpiący, że jechałem po złej drodze. Okej, dobra. Ej, zabrałeś mi TNT. O, proszę. Znaczy, sorry. Narkotyki też mi zabrałeś. Narkotyki można zostawić. Akt 47. Tutaj nóż. Dobra, muszę to pobrać wszystko. A po co nam narkotyki? No a myślisz, że one nie są do napadu. Myślisz, że dlaczego tak debilnie jechałem? Że spotkałem trzy wypadki. No dobra, czekaj, ubiorę sobie kamizelkę. Ja tu wsadzam wszystko do plecaka. Ej, masz amunicję do łuku? Tutaj jest. I to bardzo dużo. To czekaj, wezmę sobie trochę tego. Ja sobie wziąłem 64, powinno wyglądać. Ja 48 biorę. To miasto nazywa się Zadupie. Szybki, które pewnie nawet broni nie mają. Serio? Nawet sądu nie mają. No to bardzo, nawet nie... Bardzo siadaj, szybko. Dobra. Patrz, to pewnie trzeba otwierać ręką, a nie. Nie, to jest... O kurde. Dawaj cały hajs! Pilnuj go jak radny ze sklepu. Dobra. Proszę. Dobra, cały dawaj. Cały calutki. Więcej. A teraz uciekaj. Jak dasz wszystkie hajsy, uciekaj i dawaj nogę. Wszystko? Wszystko. Ja też mam wszystko. Do widzenia, uciekaj. Dobra. Nic nie ma? Dobra, już nic nie ma. Chyba wszystko. Ej, no to w ogóle są świeżaki. Już wszystko zabrałem. Dobra, mam pełny ekwipunek jakiegoś. Wysadzamy to. Ziemi. No oczywiście. Tylko czekaj chwilę. Uciekaj! Dobra, wysadziliśmy półkę. Czekaj, tutaj jeszcze jedno. Jak? Dobra, chodź, uciekamy. Odpaliłem. Dobra. Ej, tu zaraz policja przyjdzie, szybko. Spadamy. Szybko, o kurde! Policja! Dobra, policja! A dobra, policja, na policję to już nie będę się prył, wiesz. Dzień dobry. On jest jeden, nas jest dwóch. O kurde, rozpadł się. Tu nas zabiliśmy policjanta. Ogólnie wpadamy do furgonetki. Ale beka. Dobra. Czekaj, mam tu cały łuk. Ej, chyba słyszę drugiego policjanta. O kurde! Ej, widziałeś, jak on tu szybko przybiegł? Jaka ja już tu chowam? Policja! Dobra, ale nie będę strzelał, jeśli pan nas zostawi. Dobra, słuchaj. Ale jak my sam wyjdziemy? Ja nie mam pojęcia, a tu jest... Ale dobra, jestem idiotem, schowałem już broń. No właśnie, przecież tu jest policja, uciekam. Ja tu wezmę bardzo ważne rzeczy. Uciekamy, otwórz mi drzwi. Dzięki. Śmienicamy. Idziemy do debilowa, szybko. Mam łom. Szybko do debilowa! Tak, to z debilowa! Z AK-a do niego strzelam! Do więzienia! Nie, najpierw jakieś może przesłuchanie! Nie no, sądu tu nie ma, to jest takie zadupie, ale dobra, nieważne. Zostaw mnie! Kurde! Chyba strzelam! Ała! Zostaw mnie lepiej! Weź mnie, nie zabijaj! Ała! No to do więzienia. Do więzienia. No ale najpierw może jakieś przesłuchanie czy coś. Nie ma przesłuchania. Idioto, jakie sąd celowanie. Jakiś może. Gdzież napadliśmy na Biedronkę, idioto. No, dobra, że mi go idziemy. Takie głupie. Szybko, ej, on tu idzie.
To jest jakiś chyba zwykły przechodzień. Dzień dobry. Dzień dobry. I do widzenia. Dobra, chodź szybko do furgonetki. Ale on zarąbał wszystko. O nie, moja broń tu jest, taki debil. Wziął narkotyki, ale mojego akacza nie. Ej, no, gdzie nasze narkotyki? Ja dobra, szybko, nie daj... Ej, chyba ci z gumę złapałeś, nie da się jechać. Czekaj, w dupie. Nie. Pięknie. Sam się stój. Dobra, zabiłem. Tyle, zabój, panie, my pójdziemy na 20 lat. Zaraz przyjdzie jakiś typ z całym opancerzeniem. Dobra, co to zaraz przychodzi? A, to jest chyba ten policjant. To on chyba jest jakiś święty. Ej, on tu dobrze, zostawi nas pan, jeśli pójdziemy do więzienia. Dobra. Jaki debil. Ja mam wszystkie... Oddawać! Oddawać rzeczy! Rzeczy oddawać! Nie, ej, za co? Masz! Za to, że dobra, masz tutaj... Za to, że zabiliście trzy razy policjanta. Dobra, masz tu czekoladę. To pan jest nieśmiertelny? Tak, dobra, to wszystkie moje rzeczy, które mam. A muszę... Masz! No. Ja już nic nie mam, a ty? Do więzienia! Masz, no tutaj masz tu! Jakieś tam szyżaki gówno z plecaka. Masz. Ja wszystko mam. Jedzenie ci nie oddam, śmieciu. Ja mam wszystko. Idziemy na przeszukanie! Świeżaki przeszukanie! No jakie debil... Jakie przeszukanie? No jakie debilu, jakie przeszukanie? Będziesz ci wyrzuciłem już po raz. Przesłuchanie! Przesłuchanie! Jeszcze miałem trochę strzał, masz. Mi się już to nie mieści! Dobra, walić to, bierz to, spadzą. Idziemy szybko, kajdany nam dawaj, bo mi już się tu nie chce siedzieć. Dawaj. Jesteś dupa, zupa jesteś, policjant. Ała, ja ci nic nie zrobiłem, nożem mi wbiłeś. Ała, no nie już wiem, mi wbiłeś dupa na karka, a ja ci nic nie zrobiłem, no. Nie chcę, otwiera pan... No jak to daje? No właśnie. Kluczy pan nie wziął? No. Tak, nie wziąłem kluczy, nie mam w spodniach pomocy, co się dzieje. A, to dobrze, dziękuję, do widzenia. To my sobie pójdziemy, co pan na to? Oba, pójdziemy do tego więzienia, pójdziemy. Pan jest, no pan jest za dużym idiotą po prostu. Dziękuję. Dziękuję za komplementy. A teraz pan... Bo pan jest... Niech poszukamy wszystkich kieszeniach klucz. Nie mam. Jak nie masz? Nie czekaj, zobaczę, czy mam. O, są! Boże, pan rozwalił drzwi! Ale drzwi! Nie ważne, że nie ma drzwi! Okej. Mam drzwi. To jest chyba... Ej, czekaj, chyba idiota. Uciekniemy już. Ej, ja mam akacza, ja mam akacza. Co? Jaki akacz? Dupa! Spierniczaj! Auto, dobra, zostaw mnie, zostaw! Do więzienia! Dobra, nie bij! Ja żartowałem, nie mam żadnego akacza. Do więzienia! Dobra, idę! I nie ma rzeczy! Ale tam nie ma drzwi! Ej, dobra, gdzie jest nasza cela? Bo nie wiem. Tu? Już, zobacz panu! Czyste kibelki w ogóle. To mam... A czemu to są dziury w kratach? Będę wam dawał żarcie. Aha, dobra. Dupa, ja, pan mam, pan małą. Ja ze sobą się... Mnie. Ja przewidziałem, że... Dobra, nieważne. Ej, czemu tu nie możemy wyjść z tej celi? Ej, czemu my z tej celi nie możemy wyjść? Więźniowie mają prawo wychodzić przecież. Wow. Niech pan nam da jakieś wyjście. Tu powinien być przycisk, tak jak tu. Tak, żebyśmy sobie wychodzili. Ej, ratunku! Macie otwarte. Boże, jaki... No. Dobra. Dobra, to tak, nie będzie jednej spuczki. Macie otwarto. Możecie sobie robić, co chcecie. Albo pod tak. Nadzorem. No. Dobra. Czekaj. Radzić. No ej! No to no, ej! Możemy robić, co chcemy, czy mamy wychodzić, czy wchodzić. Tu będziemy mieli... Możecie wchodzić. Możecie wyjść, ale macie poranne okienko.
No dobra, jakie okienko? Ja mam zrobić? Ja jestem głodny. No ja też, może... Otwórz lodówkę. Tu nic nie ma. Nie mamy nic! To jest zapero. No, no, na szczęście wziąłem... Na szczęście wziąłem drugie śniadanie. A mam, a mogę sobie pograć w kosza na przykład? Bo i tak to już dzisiaj jeszcze skończę. Basen i tenis. Tak. O, basen! Proszę, pan będzie świeże kawy rzucą. To ma też nowe. Fajny macie basen. Wow. Ej, tam się zmywamy tej nocy. Słuchaj, bardzo mam. Ktoś na nas patrzy. Dzień dobry, proszę pana. Chce pan jabłko? Ma pan. Nie. Zatrute. Niezwykłe. Właśnie nie jestem głodny. A mogę tu wejść? Nie. A tam ja bym chciał tu wejść. Ale tam nie można wchodzić. A co ja tutaj tu jest? Wejść. O kurde, chodź tu zobaczyć. Ty się biją! Możecie się tam bić. Możecie się tam bić jak chcecie. A pan za tu przyjdzie, bo bycia się? Mógł pan co to ma być? Ej, ja też się chcę pobić. A to pobij się, to proszę tutaj. O kurde, rozwalił się z panem kolegą. Zabiłem go. Przecież ta idiota jest jakiś stojak. No nie wiem, nawet człowiek. Zabiłem go. Dobra, wie pan co? Mam pana w dupie. Tam będzie jest takie głupie, że wolałbym siedzieć w przedszkolu. No ja też. Ja sobie wychodzę. Do widzenia. Ja też. Au. Ej, czemu nie ty się nie dałeś na górę na tą wieżę? Wrócę. To dobra. No a ja jednak też, nie wrócę. Ej, ja mam akacza. Pasie! O, zniszczę drabinę! Ej, zostaw mnie! No proszę nie mieć akacza, proszę! A ja nie mam akacza! Mam tylko 3 złote, wie pan? 2 złote. Widzi pan? Słuchaj, idioci, jak ja ucieknę pierwszego dnia stąd. Są 2 złote, ale proszę mi je oddać. Ale to są idioci. Z kim ja miałem napaść tą biedronkę. Jeszcze więzienie jest tak zdupione, że ja już z niego uciekłem. Proszę pana, a co on tam robi? Nie wiem. Ej! Skaczesz stamtąd? Proszę, nie popełnię całą listę! Zabiłem go, nieważne. Nie zabił mnie pan! Pan mnie odrzucił, jestem nad panem! Pan jest idiotą! Ja sobie poleżę... Nie, nie mogę. No to sobie posram. Nie, pan nie trafi... Ała! Cisnę kloca! Siema! Co ci się stało? Mnie tu. Czy ty zepchnął się teleportowałeś? Nie, on mnie tu zepchnął. Ej, to coś... Down. Coś tu się dzieje, ale nie wiem co, w sensie coś tu się dzieje no, dlatego chcesz tu wyjść. Wypuść nas pan. No będziesz oddaliśmy lód z Biedronki. No właśnie. Zabiję go łapką. Patrz jaki debil, nawet broni swojej nie ma. O dobra, ja już się zostawiam. Patrz jaka to jest szpara. Proszę przestać. Ja nic nie mam. Pan ma o mamy. Szybko, szybko. Ała! No co pan odwala? No pan pozwolił nam chodzić. Zabiłem go. No i nieprawda, ja na razie ja idę. Ach ja dobra, to czekaj, zabiję go najpierw. To ja sobie ucieknę stąd. Zabijmy ja... Co pan miał? Co się stało? Proszę to pana. To jest chyba sen. Nie wiem. Ej, czy to jest sen? Bo tak trochę nie wiem. Bo my się ciągle odradzamy i to chyba jest sen. Ej, proszę mnie wpuścić. Ej, a proszę pan pana. Jest? Proszę mnie wpuścić. Ta. Ja jestem na zewnątrz. Dobrze, już pana wpuszczam. Nie da pan klucza! Jakie nie mam. Mam klucz, proszę pana. Widzi, proszę pana, mam klucz. No proszę tylko tutaj. Ja otwierałem drzwi. Bo tu jest... Tak jakby nieważne. No proszę tu tam na górze. Nieważne. Nie da się! Na podłodze, nie rozumiesz? Nie da się też na podłodze, proszę pana. Jak się nie da, no? Kurde, ja se teraz sam chyba muszę otworzyć, no. Proszę ustawić. No. To. Dobra, będzie tu otwarty, niech. Wyjdźcie se, ja was nie lubię. Uciekajcie se. Ała, nie! Nie, przepraszam, ja już idę do celi.
A czemu twój kolega uciekł? On uciekł? Nie, w biurkach nie mamy chyba. Jakim powiem, pan mnie znalazł? Wal się takim... pan. Ej, Biedronka. Kiedy nos? Kiedy nos? Skąd mam wiedzieć? Niezły napad tu zrobiliśmy, nie? Ha? Nie, ale nie, tak, idziemy. Do widzenia. Ej, kiedy jest noc? Ja już jestem śpiący, idę spać chyba. Idźcie. Ja chyba już idę spać. Spać. Idziemy spać, Lis? To, a pan też idzie spać, czy będzie tak stał? Nie, idę spać. No dobrze, bo mi się już nie chce patrzeć jak pan. Do widzenia. Ja tu śpię. Ej, halo? Lis? Ja? Dzień dobry, no, pora na śniadanie. Ty masz taką ksywkę, Lis? Tak, naprawdę, no, to Olek się nazywasz. Proszę, pora na śniadanie. Co to jest? O fuj, nie. Ten dziad dał nam narkotyki i to bez zapalniczki. Ja no żartuję, tego nie chcę, proszę. Kurczak, a to my nie mamy na stołówkę iść po kurczaka? I czemu to nie ma w ogóle wyjścia? Bo nie wiem, ale niech pan wychodzi. Dobra, no to wezmę stąd przyciski, dam do środka. Widzisz, że on ci go zabierze. Już będziemy mogli wtedy wyjść sobie. No i ale o to chodzi, bo przecież można tak normalnie wyjść. Nie powinno, ja oddam ten guzik, bo jestem dobrym. Złodziejem. Dobra, nieważne, ja... Dobrym złodziejem. Co pan nieważne zamawiał? Co pan zamawiał? Fuj, ja mam tu jakąś krew w ogóle. I co pan zamawia? Czaszkę. Fuj. Co pan zamawia? No, kurczaka najlepiej. Nie mamy kurczaków. Jak nie mamy? No to chleb dawaj mi. A to nie jest, pan sobie bierze chleb. Mam smażonego steka. Ej, gdzie jest mój kolega? Gdzie jest mój kolega, Lis? Czekaj, mogę z nim pogadać chwilę? Można. Ej, uciekamy z dzisiaj tej nocy. Dobra. Ej, co ty pan robi? No pan czemu nie chce? A możemy się przejść dookoła więzienia? Ej, w ogóle nie wiem. Tak, no. Ja nie wiem, skąd. Ale pan ma za nami nie chodzić. Pan ma za nami nie Ej, ja mam pilnik! A ja mam jedzonko. Lis, ja mam peeling, nawet nie wiem skąd. W nocy chyba ktoś mi dał. To ma wyszyć, bo zaraz widzisz, gdzie chcę zrobić. Ma... Razy nawet można tym przeciąć. Tylko trochę ciężko, ale dobra, nieważne. Au! Nie może. On ci bije. Dobra, nieważne. Chodź, Lis. Bo, czemu pan nam nie daje porozmawiać? Ej, dobra. Porozmawiać, mamy teraz chyba... Proszę porozmawiać! Ej, dobra, mamy chyba teraz czas wolny, no nie? Macie poranne okienko, można wyjść, macie poranne okienko. No to proszę. Gdzie niby? Dziękuję. Ja bym chciał tu porozmawiać. Możecie się chodzić albo z więzienia. Ale pan ma z niej przychodzić. On może sobie po więzieniu, dobra. Jakiś plan na ucieczkę chyba mamy? Musimy teraz kopać i tyle. Po co? Tam jest podkop. Ja mam. Potem jest podkop. Ja mam pilnik, możemy przeciąć kraty i uciec. Ale zobacz, co jest tam z przodu. Tam coś jest. Podkop mój. Robiłem go całą noc. Aha. Ej! On do nas strzela. Dobra, wiesz, się już można Ej, czekaj. Proszę do więzienia. Chodź, zobacz. Ej, chodź na chwilę na pole. Musimy to obgadać. Ej, chodź. Chodź, obgadamy to. Chodź, obgadamy to. A ja rzucam mięsem do koszyka. Chodź tu, chodź tu. Wow. Chodź tu. Ale ja normalnie... Zauważyłem coś, patrz. Tu jest klucz do wieży, tej chyba głównej, tej tutaj, widzisz? To jest chyba wieża główna. A ja bym wolał wychillować i po prostu przecięć tamte kraty w nocy. O, o Boże. Co temu policjantowi się dzieje? Zaplątałem się w siatkę. O Boże. A ja też! O dobra. O, dobra, cześć. Chodź. Musimy to obgadać, wiesz? Chyba on się naćpał. On śmierdzi. Ej, mam klucz do tej wieży. No to otwieraj, on jest naćpany. No co jest? Co to jest? Proszę pana, dobra, pan chodź, tam wchodzimy. Idzie panu zacząć, szybko. Czemu co ze mną? Tutaj wchodzicie? Nie wiem, co Ej,
Tu jest skrzynka i tu jest klucz do bramy. Tej nocy uciekamy. Czekaj, nie. Wchodź tu na górę, schowamy się. Dobra. On nas zabije. Dobra, ja za słupkiem. Nawet szeroki ten słupek, to się schowam. Halo, dzień dobry. Nie, zdjął ciuchy. Co on odwala? Co? Dobra, widzisz? Tam gdzieś jest. Gdzie on jest? Szybko, nie wiem, szybko spadamy stąd. Jak? Trochę za wysoko. Spadłeś? Bolało? A, moja noga. Proszę! Tak. Już nie jest na szpadzie. Dobra, szybko. Nieważne. Proszę, pan wejść. Dobrze, ale nie wiem jak. Ale pan wpuścił. To zejdź drabinką, albo ja cię w łapę skacz. Ała! Złamałem chyba nogę. No to dawaj, skacz, ja cię w łapę. Ała. Ej, proszę mnie to zostawić. Mam jeszcze kredy z śniadania. Dawaj, klepiemy. Ej, pana. Będzie obiad, co dziś na obiad mamy? Ała, dobra, pan sobie znajdzie. Ej, mamy dziś na obiad chyba barszcz, bo... Tak. Barszcz, ja mam same steki. Wow, mam barszcz. Ja mam steki, on mi dał steki. Ja sobie wypiję barszcz. A ja mogę ci dać steki. Dobra, nieważne. Ej, chodź, steki, musimy obgadać. Także, ej, czemu ty jest otwarte? Ja to muszę zobaczyć. Nie wiem. Ej, dobra, chodź, Liz, obgadamy sobie coś. A możemy tu się przespać, bo tu jest miękko. Dobra. Ej, a ja mam dla pana pomysł. Czekaj chwilę. Chodź. A pobawimy się, proszę pana, w kotka i typka. A ja panu wytłumaczę, o co chodzi w tej zabawie. Tam. No niech pan idzie za mną. No nie, niech pan teraz nie strzela. Ale pan on mnie zaatakował. Pan wchodzi z nami do celi. Pan wchodzi z nami na chwilę do celi. I nie ma wyjścia, tak, prawda? Niech pan zobaczy. No nie, siedź tam pan. No my tu się będziemy bawić fajną zabawę. No wejdziesz tam. Ej! No i nie. Nie no, proszę pana, pan. No, patrz pan. No i ja, no przesuń się. No przesuń się. Dobra. No przesuń się pan, oddaj tą dźwignię. Odda pan? No. Wypuszczę cię. Teraz mój kolega mi otwiera, a pan tam zostaje. Dobrze. Jak mam otworzyć? Już mówiłem ci. Mówiłem, nie otwieraj, nie otwieraj mi, chodź tu. Ta dźwignia jest tak ostra, że przetniemy to drewno. Dobra, szybko. Co ja pan powiedział? Co się stało? Ogłuszył, wsadził mnie do kibla. Okej, dobra to... Ej, uciekamy. Wypuść mnie. Ma pan tu dźwignię, nie widzi pan? Ej, dobra, to tak. Kiedy... Ja już teraz jestem śpiący, a ty? Ja też jestem ogromny. Już chyba się ściemnia. Mi się wydaje. Ja śpię. Wydaje mi się, że pan, proszę pana, chyba się ściemnia. Możemy już iść spać. Do łóżka! Do łóżka! Ja śpię w moje, idę. Możemy już iść spać. O, już jest ciemno dosyć. To szybko idziemy ale spać. Super. Idziemy spać, a pan też pójdzie spać, da nam pan spokój na chwilę. Tak. Dziękuję, bo my byśmy tu chcieli porozmawiać. To idź pan gdzieś. Dobra, to tak. Dobranoc, proszę pana. Dobranoc. Chodź szybko. Szybko, dobra. Uciekamy. Szybko. Ale gdzie? No nie wiem. A gdzie ty jesteś? A tu? Chodź do mnie, nie wiem. Au! Au! Jak ten nas znalazł? To jest... Dobra, ja już idę. Dobra, ja też idę. Pan jest się pokrytą jakiś. Jak ten nas znalazł?
To nie stać. Wiecie, dałem panu pigułki na felle. Co? Macie plus 8 lat za uśmiechnięcie policjanta. Macie 8 lat. A dupa. Plus. A pan na zaraz uśmiech. Dobra, zostaw mnie pan. Ogłuszył. No i super, dupa. Przyjeźdź mi pan mojego kolegę, bo on jest idiotą i sam nie przyjdzie. Mały, niedorozwinięty chłopczyk. Ale debil, zabrał mi mojego kacza. O pan, idź pan po mojego kolegę, bo on sobie ucieka, widzi pan? No poszedł pan po tego mojego kolegę, ja czekam na niego. Widzi pan, ja tylko po steka wieczornego przyszłem. No, tak, steka. Gdzie on jest? Dobrze. Dobra, to bez niego mam żyć. Cześć, Lis! Gdzie jesteś? Tu za tobą. Ha, no idiota. Patrz, nie wejdziesz tu. Bij go, dawaj, bijemy. On tu nie wejdzie. O kurde, weszedł tu. A. Oba, idę do celi, właśnie. Już jestem. Już idę. Ała, dobra, ja zostaw mnie pan. Widzi pan, ja pijem kotleta tylko. Proszę i wstać. Kotleta. Dobra, no, już idzie. Kotleta. Ja nie, ja go. Ma pan. Ale nie, niech pan odejdzie. Ja nie, ma pan ja nie mogę spać w stresie. Ja też nie, ma pan kotleta, idź pan go zjedz. Dobranoc. Wcale nie mam w nim trzech pigułek jasennych. To jest pan tego kotleta. Zje go pan dzisiaj? Dobra, ja już chcę iść spać, nie. Dobranoc. Wstawaj, przecież ten dawny zjedz kotleta, możemy... Co się dzieje? Co pan tu robi? Ja sobie iść. On chyba zasnął. On mnie postrzelił, on mnie na tej mnie kubie. Też. Dotali! Zostaw. No dobra. Dobra, ja idę spać. Dobra, muszę... I spać! Dobra, ten. No dobra, dobra. Dobra, zamknij. A dobra, nie masz. Dobra. Idź spać już. Idź już spać. Nie chcę, ja no, idź muszę zdenerwować. Sam idź spać, patrz, patrz, jak ja klepę. Dobra, idę. No idę spać. Miam. Śpię. Dobranoc. Ale tu jest zimno w tym wiezie. Proszę pana, niech pan idzie, kupić. Ja w stresie nie mogę spać. No. Proszę. Dobranoc. Dobranoc. Lis, serio? Tak. Ma pan osób, no, ja może tak ucieknę sobie. Co pan na to? Nie, nie można. Pan mnie nie dogoni nigdy, pan za wolny jest. Na siłkę było trzeba chodzić. Kogo zaczepiają w tej policji? O, dobra. Dupa. No znowu mnie ogłuszyli. Czy pana kolega zaraz uciekł? Tak. Pan dupa wołowa. Dupa pan jest. Dupa pan jest. Pan nas wypuści z więzienia, to my nie będzie... No pan... No pana porąbało coś. No pan jestem w swojej celi. No to jak twój kolega tu przyjdzie? No to spadaj stąd pan. O kurde! Nie ogłuszaj mnie! Dobra, idę szukać pana kolegi. Kolega! Gdzie jesteś? Kolega! Wpuść mnie! Kolega, szybko! Kolega! I chyba kolega. Siema! Siemaeniu! 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 Dobra, dobra. Do celi! Dobra, już idę. Do celi, idźcie spać! Dobranoc. A, śpię! Śpię, ja się śpię! Czekaj! Ja śpię! Ja śpię! Pan może sobie iść, ała! Pan mnie znowu ogłuszył! Ej, czekaj! Muszę ci coś powiedzieć. Ej, Lis, chodź tu! Olek! O pan mnie
chcę ogłosić, no widzi pan. No ej, nie pan! Pan za to! Lis, chodź tu. Pa, pan. O pan, pan, pan. Nie, co teraz, panie? I co, no? No, na pewno chcę wam wziąć? No, mnie też ogłuszył. No mnie też ogłuszył, no. Ja dobra, wiesz co, ja idę spać. Olek, dobra, chodź. Dobra, no, ja go idę brać na pyle. No, no to daj mi moje mięso. O, dobra, chleb może być. Spać. Chodź dobra, szybko, chodź. Olek. Szansę pani strać. Idź tam, muszę ci coś powiedzieć. Bijesz, no dobra. Dobranoc, proszę pana. No, ale pan ma sobie stąpić. To my nie uciekniemy. Dobra, ja idę spać. Jak jest piąta rano? Mam nie, chodź się, mam twój nóż, już, uciekaj stąd. Ja jestem najlepszym gimnastykiem na Zadupiu. Już pan mówi? Ja coś panu powiedziałem, o kurde. Co się stało? Można nie wiem. I spać czy nie? Ej, ale niech pan mi odda te rzeczy, które miałem. Na przykład klucz taki. Dobrze. To jest do mojego domu. Ha! No widzi pan? Tu jest zawsze portret. Na jego plecach jest zawsze portret tego klucza. No właśnie. Widzi pan? Tam na bramę główną? Nie, o, tak. Dobra, brama główna od mojego domu, tak. Idiota. Czemu musieliśmy dawać takimi idiotami do więzienia? No proszę mi to dać, nie wejdę do domu, no, jak wyjdę z więzienia. Masz ja pan chleb i spać. No dobra, no, ale niech pan mi odda. No ja już idę, ja idę. Nawet na plecach. Klucz, klucz, daj ja mi go. Mam. Dobra, do widzenia. Masz. I spać. No dobra. Spać. Nie, spać. Jem, ale nie mogę spać, bo muszę najpierw zjeść kolację. Ej, no proszę jam, mnie nie jam, bić. Pyszna. No dobra, z moim kluczem co zrobić. Tak, to jest to. No, a co robię? Dobranoc. Co ja robię, śpię. Dobranoc. No, dzień dobry, co się stało? A, rano, to muszę coś zjeść. Ja też. Daj mi jedzenie. Bardzo się źle dobra, czuję. Przez to, że pan mnie wczoraj nożem pobił. Ja pana nożem biłem. Ja pana... Ej, pana kolegę! Ja tu jem! No panie, ja tu jem! No on mnie bije! A ja to zgłoszę na policję! Ja jestem policją! No dupa! Ja ciebie zgłoszę pan na policję! Fajna ziemia! Ej, ja się tu ziemią bawię! Fajna ziemia! Bo, a możemy się pobawić na plaży? Zabierze pan nas tam wycieczkę? No to niech pan idźcie. Chodźcie! No dobra, chodź! Chodź, zostańmy w tym więzieniu. Niech pan mnie nie bije, bardzo się źle czuję. Proszę, wyjdźcie se, no proszę. O, nie no, żartuję, nie, macie nie wyjść. Wyszłam, jesteś idiotą. Patrz, wyszłam. I co teraz? No to, pomóż mi! Dawaj go chleb! Ała, szybko, uciekamy! Z tym samym! Do biedronki, o kur... O nie, nie wiem, nie mam do wyśle. O, znowu mnie ogłuszył. Guziczek. Czekam. Uciekam, 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 uciekam. Uciekłem. Ja tylko zostawiłem mojego kolegę samego z tym debilem w więzieniu. Ale chyba się nie obrazi. Zrobiłby to samo. I pan jest płatcem. Teraz pan stąd nie wyjdzie. Nie wiem, o co panu chodzi. Nawet nie wiem, skąd pan do mnie mówi. Jest pan pod ziemią. Nie mam nie pan. Co się dzieje? Wow, co to był? Co to był za sen? Też ci się śniło coś dziwnego? Śniło mi się o jakimś ataku terrorystycznym na Biedronkę. Mi to też. Dziwne, bo sam tam pracuję i pocielam złota. Ostatnio zarobiłem. Stać nas będzie na opłacenie mieszkania. Wiesz co, ja chyba jeszcze jednak idę spać, bo wiesz, jestem zmęczony.
Teraz idziesz spać. Co się tak w ogóle śniło? Że jakiś tak byliśmy w więzieniu, atak terrorystyczny na Biedronkę. Coś takiego. No to też, ja miałem coś takiego z jakimś samochodem. Wyglądałeś podobnie w moim śnie, że jakimś samochodem podjechaliśmy. No ja to z tobą robiłem. Dobra, wiesz co, ja idę spać. Potem byliśmy w jakimś powalonym więzieniu, nie wiem, ja chowam tylko pieniądze. Dobra, idę spać. W ogóle, tak. Wiesz co, śniło mi się, że jakieś serduszka miałem w ekwipunku. Wiesz, w tym plecaku, to śniło mi się, że jakieś serduszka, nie wiem co to było. Ja też nie wiem. Dobra, ale idę spać już. Ale czekaj, mam tylko dla ciebie szczęśliwą informację, to skrzynkę. Stacja półstaka jest na opłacenie mieszkania i to jest możliwe, że powiększenie, bo nawet tu nie mamy dobrej lodówki. No w ogóle nie mamy lodówki, mamy tylko skrzynię. Może na jakiś malutki tele, może pójdzie na jakiś malutki telewizor reszta. No, że albo na gazety. A wyślę, widziałem ostatnio przecenę. Wiesz, ile kosztuje taki mniej więcej na dwie kartki telewizor? Ej, słyszałeś, chyba ktoś do bloku wszedł. No nie? Kto to jest? Dzień dobry, o co chodzi? Dzień dobry, trzeba spłacić trzeba... O, to zapłać, wszystko. Zapłać. O, proszę. Tutaj mamy ej, dla pana... Ej, śniło mi się, że on był tym policjantem. Równe pustaka. To sprzyjesz nas sąsiad. Ja pan rzuciłem. Tak naprawdę to był żart, daję panu pieniądze. Dlaczego? Wygraliśmy w lotto? Tak, wygrali państwo ponad 100 tysięcy. Co? A jesteśmy bogaci! Dobra, to do widzenia. Do widzenia. Mi się przez... ale fajnie się skacze na tym łóżku. Do widzenia, proszę pana. Przez chwilę mi się wydawało, że latałem. I daję panu jeszcze tyle jedzenia. Dobra, ja idę spać, bo jestem zmęczony. I jeszcze proszę pana. Tu co się dzieje? My mamy już trochę chleba. Dobra, nie, idę spać. Już pana nie trzeba, dziękuję. Jest środek nocy, zobacz, idę spać. Masz. Ale zobacz, ile wygraliśmy na loterii. Juhu! Dobra, to jedynie zobacz, będziemy tacy biedni. Dobra, idę spać. Może. Dobra, ja tak, ale. Dzień dobry, co chodzi? Trzeba spłacić długi, wszystko. Co? To pustaka. Proszę. Ja idę spać. Do widzenia. Ale pan już nie śpi. Już jest 7. Potrzebna. Wiem, ale ja jestem zmęczony. Dobranoc. Dobrze.